się nie uda robić zamachu osobiście. Atak na Europejczyków. Maczetą i zabijają po kolei ludzi. Natomiast Komisja Europejska, jak gdyby nigdy nic, bierze się za zrównywanie szans i za problem osób homoseksualnych, których nikt nie dokucza, o których nikt nie mówi, którym nikt, tutaj się żadna krzywda nie dzieje. Parady chodzą po stolicach różnych państw europejskich, nikt im nie robi krzywdy, a Komisja Europejska właśnie musi teraz zrównywać ich szanse w różnych płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i politycznego z osobami hetero. Poseł zapowiedziała też, że będzie pytać ministra zdrowia, czy są przewidziane refundowane procedury leczenia osób LGBT, które chciałyby być zdrowe. Surowsze kary dla oszustów podatkowych i komputerowych przewiduje propozycja zmian w kodeksie karnym przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak informuje jedna z gazet, projekt trafił już do Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z propozycją za wyłudzenie VAT-u na więcej niż 5 milionów złotych grozić będzie kara 25 lat pozbawienia wolności, a za produkcję i używanie fałszywych faktur nawet do 8 lat więzienia. Ponadto resort sprawiedliwości chce surowszego karania złodziei, winnych oszustw komputerowych i paserstwa. Zaproponowane przez ministerstwo zmiany mają też dotyczyć ułatwień dla polskich służb w walce z przestępstwami gospodarczymi. Poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mówi, że zmiany są konieczne, by okradanie państwa przestało się opłacać. Państwo polskie było okradane na nawet 80 miliardów złotych, jeśli chodzi o podatek VAT. W 2015 roku mieliśmy takie dane. Dzisiaj było tak, że jeżeli kogoś nas zapano na tym procederze, to najczęściej okazywało się, że dotyczyło to tak zwanego słupa. A ten, który faktycznie był organizatorem, no mógł co najwyżej ponieść jakąś drobną karę, a jeśli chodzi o odpowiedzialność materialną, żadna. No to trzeba tych organizatorów ścigać i to właśnie z ryzykiem najwyższych kar. No to dopiero wówczas oni będą się czegokolwiek bać. No jeżeli on ma w ryzyku zarobienie kilkudziesięciu milionów i jednocześnie kara na 2-3 lata pozbawienia wolności, to przecież wielu sobie kalkulowało, że to im się po prostu opłaca. Nowelizacją przepisów rząd zajmie się najprawdopodobniej we wrześniu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby nowelizacje weszły w życie jeszcze w tym roku. W pożarze, który wybuchł po północy w barze La Cuba Libre w Rouen w Normandii, zginęło 13 osób, 6 odniosło rany. Taką informację przedstawił francuski minister spraw wewnętrznych Bernard Cézanne. Pożar wybuchł w sali położonej w podziemi lokalu La Cuba Libre, usytuowanego w centrum miasta. W gaszenie pożaru zaangażowanych było 50 strażaków. Wśród ofiar przeważają młodzi ludzie, którzy bawili się na zamkniętej imprezie. W lokalu świętowano urodziny jednego z uczestników. Przyczyny pożaru nie są znane i bada je policja. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie Polski, miejscami burze, głównie w północnej połowie kraju. Na Pomorzu prognozowana wysokość opadów do 15 mm, temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na północy kraju, do 24 stopni na południu. Wiatr dziś umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. I będzie rosło. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. A przed radioodbiornikami gorąco serdecznie witam najmłodszych słuchaczy naszej rozgłośni.